Witajcie drodzy widzowie i pozwólcie mi przywitać Leszka Kunca z Australii, którego już pewnie znacie. Leszku, witaj. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i dziękuję za kontakt, Zygi. Chociaż powiem Ci, że może trochę zapomnieli, bo ostatnio byliśmy ze sobą na antenie bardzo dawno temu. Ja myślę, że to chyba było w tym roku na początku. Tak, tak, to zakładam, że to było chyba w lutym, podczas tak, kiedy byliśmy w Canberrze. Tak, dokładnie jak był ten wielki protest w Kanadzie, a u Was też. W Canberrze, dokładnie. Wówczas byliśmy tam ponad 2 tygodnie. Koczowaliśmy, ja spałem w samochodzie. I mieliśmy olbrzymie protesty, gdzie ponad 1,5 miliona ludzi przyszło. Wow, a powiedz mi, czy jak się to u Was skończyło? Bo w Kanadzie się to skończyło źle. No, zabieranie majątku, wysokimi mandatami, sądem i tak dalej, nawet więzieniem. Czy u Was tak bardzo restrykcyjnie to też przebiegło, te protesty? U nas w Wiktorii doszło do kilku aresztowań. Zaaresztowano kilka osób, zaaresztowano Nicka Pattersona, jeszcze kilka osób, ale on odsiedział 29 dni za to, że po prostu sprzeciwiał się rządowi. Natomiast nie słyszałem, żeby komukolwiek tutaj u nas w Wiktorii zablokowano konta. Wiem natomiast, że zablokowano konta ludziom w Queensland, którzy zdecydowali się pomagać wszystkim tym, którzy byli w tych zalanych rejonach. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Australia, wschodnia Australia jest zalewana od ponad roku czasu i nie było żadnej pomocy rządowej. Rząd doszedł do wniosku, że nie może wysyłać żadnych tych ratowników, pogotowia tam ratowniczego, nie wiem, jest tam SIS, nie wiem, jak to się tam nazywa po polsku. Dlatego, że na przykład nie byli zaszczepieni i tak dalej, w związku z czym ludzie sami zaczęli pomagać, zaczęli jeździć swoimi skuterami, no i niektórzy po prostu zostali tak zaatakowani przez rząd, że zablokowano im konta i po prostu... O, za udzielanie pomocy? Tak, za udzielanie pomocy. Za sprzeciwianie się i za udzielanie pomocy pomimo zakazów rządowych. Tak, tak, tak. Co, Dave Onyx był jednym z nich. Oczywiście poniósł olbrzymie konsekwencje związane z tym, dlatego że i jego związek się rozpadł, i no ale facet jest bardzo mocny, dalej walczą, dalej pomagają. I wiesz, jak ja w zeszłym roku mówiłem, że będą zalewać do października, okazuje się, że to nadal trwa. Nie? U nas te powodzie nadal trwają, także wiesz, to jest dosyć trudna sytuacja w tamtych rejonach. Jaki jest powód tego zalewania? Czy tak było zawsze? To jest naturalne? Jak to wygląda? Nie, absolutnie nie. Nie. To nigdy nie było naturalne. No wiesz, z tego co rozumiem, to mamy climate change. Ja słyszałem u nas, wiesz, gdzieś tam z 10 lat temu chyba wybudowano desalination plant, bo miało zabraknąć wody, nie? Dlatego, że susza, nie ma wody, climate change i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle ni stąd, ni zowąd okazuje się, że mamy powodzie wszędzie. Wszystkie zbiorniki w Australii są przepełnione i miasta są całe zalewane, uprawy całe są niszczone, setki tysięcy hektarów są po prostu zniszczone, bo po prostu są zalane. No i wiemy dlaczego, dlatego że rząd chce wybudować, chce przejąć ziemię od tych mieszkańców i wybudować swoje miasta, które będą totalnie kontrolowane przez nich. Smart City Network tak zwany. Widziałem gdzieś obrazy z Australii, ale nie wiem z jakiego to było stanu. Przerażające w swoim widoku, bo to były no, właśnie takie okratowane, zadrutowane tereny, w których były ustawione jakby, nie wiem jak to nazwać, takie metalowe domki, jeszcze puste. Czy ty coś o tym wiesz? Wiesz co, ty mówisz chyba o tych camps, które były wybudowane dla ludzi, którzy to są... To były kontenery, brakło mi słowa, kontenery metalowe takie, tak, tak. No. A więc tak, oni wybudowali kilka takich tych camps dla ludzi. Teraz oczywiście rząd mówi, że wspaniale, że to zrobiliśmy, bo możemy tam przesiedlać tych wszystkich ludzi, którzy stracili majątki, stracili domy.
Więc wiesz, pchałem ich tam w te rejony i próbują od nich odkupywać te ziemie. Nie wiem, jak to wygląda ze strony finansowej. Nie wiem, czy to są ceny odpowiednie do wartości. Trudno powiedzieć. Natomiast dużo ludzi nie chce się pozbywać tych ziemi, mimo to rząd zdecydował się, że już zatrudnili firmy, które po prostu zajmują się wykupem, zmianą, wiesz, całym projektowaniem nowych osiedli, nowych domów, wszystko na nowo, nie? Dobra, Leszku, dobra, to wrócimy do tego, ale chciałbym cię na początku zapytać o to, co u was, co u ciebie. Ty też jesteś organizatorem i założycielem Solidarity Movement of Australia. Co w tej organizacji? Ja tam obserwuję czasem coś, co się dzieje na stronie, ale pewnie większość naszych widzów nie. Możesz o tym opowiedzieć? Tak. Więc w 2021, chyba to było w kwietniu, podczas świąt Wielkiej Nocy zauważyłem, że pastor Artur był bardzo odważny i wyrzucił tych policję ze swojego kościoła. Więc bardzo mi się spodobał jego czyn i zdecydowałem się z nim skontaktować. Dzięki Zygiemu i dzięki chyba Endiemu i razem z tobą dostałem do niego kontakt, rozmawiałem z nim. No i przy naszej rozmowie, wiesz, on wspomniał, że założył właśnie Solidarity Movement of Canada i zasugerował, że powinienem to samo zrobić w Australii. No i wiesz, bardzo mi się ten plan spodobał. I tak jak wiemy, oczywiście wysłałem do ciebie e-mail i poprosiłem cię, żebyś zrobił stronę internetową, za którą ci bardzo dziękuję. I po prostu zaczęliśmy to robić. Wiesz, cały cykl polegał na tym, że chcieliśmy, moim takim marzeniem było, aby połączyć te wszystkie grupy wolnościowe, aby po prostu walczyły razem, dlatego że było trochę grup wolnościowych, które walczyły, ale one walczyły między sobą. Czyli walczyły między sobą przeciwko wspólnemu wrogowi, nie? Troszeczkę nonsens. Tracenie energii. Dokładnie, no to strata energii, strata czasu, jest no bez sensu totalnie. No więc ja próbowałem to wszystko połączyć i no w pewnym sensie się udało, ale jednak to jest bardzo trudna sprawa w Australii, dlatego że wiesz, no my jesteśmy zlepkiem ludzi z całego świata, wszystkich różnych kultur i praktycznie mówiąc jest niemożliwe, aby połączyć wszystkich. Ja praktycznie mówiąc muszę powiedzieć, że muszę przeprosić wszystkich ludzi tutaj w Australii, bo po prostu nie udało mi się to zrobić. Ale nie udało się w sensie takim, że nie jesteście wszyscy razem, tak? No, ale organizacja działa. Tak. Solidarity nadal działa. Wiesz, myśmy przez ponad rok czasu, przez cały 2022, co sobotę byliśmy jednak w mieście i pokazywaliśmy nasz sprzeciw. To nie chodzi o to, żeby chodzić i nie wiem, rozbijać się po ulicach, czy palić, czy próbować ludzi namawiać do jakiejś, nie wiem, wielkiej rewolucji, ale chodziło o to, aby pokazać rządowi sprzeciw, pokazać im, że my nadal jesteśmy, że my nadal nie zgadzamy się z tym, co się dzieje i że nadal wierzymy w swoje prawa. No niestety, wiesz, największy protest był w 2021, w listopadzie, w Wiktorii. Mieliśmy około 750 tysięcy ludzi na ulicach, ale od tego momentu praktycznie mówiąc wszystko padło. Nie? Ludzie po prostu albo się przyzwyczaili do sytuacji, jaka jest, albo po prostu uwierzyli, że nic nie mogą, nic nie są w stanie zrobić i po prostu przestali przychodzić. Więc myśmy również jakieś 4-5 tygodni temu doszli do wniosku, że nie ma sensu już wychodzić na ulicę i próbować w jakiś sposób obudzić tych ludzi. Więc zaczęliśmy troszeczkę inny system i zaczęliśmy bardziej podejść do tego z punktu widzenia edukacji. Więc wyprintowaliśmy tam ponad 450 takich poster z historyjkami ludzi, którzy po prostu są wax injured. I po prostu robimy takie, wiesz, pokazy właściwie w parkach, w różnych miejscach, gdzie ludzie maszerują i po prostu mogą się zatrzymać, zastanowić.
I wiesz, jak na razie zauważyłem, że byliśmy bardzo popularni z tym. Dużo ludzi, którzy wychodzili nawet do parku, żeby pospacerować, jednak zatrzymywali się i zastanawiali się, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego. I tu o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie wreszcie zaczęli się zastanawiać, dlaczego jest taka sytuacja, a nie inna i dlaczego no, rząd robi z nami to, co robi. Wiesz. Niestety, wiesz, Australia była wspaniałym krajem. Wiesz, przez tyle lat tutaj było tak wspaniale, że naprawdę ja zawsze uważałem, że i mówiłem oficjalnie, że Australia jest najlepszym miejscem do życia. Tak mówią też Kanadyjczycy o swoim kraju, że tak było. No, mówiło się Kanada mlekiem i miodem płynąca. No to ja nie wiem. Ale no to już jest historia. To tutaj musiało być złotem i platyną płynącą, wiesz? Naprawdę Australia była wspaniałym krajem. Jeżeli ktokolwiek chciał pracować w Australii, to tutaj możliwości nie było końca możliwości. Więc może dlatego też, wiesz, Melbourne było wybrane najlepszym krajem, najlepszym miastem do życia na świecie przez chyba 7 razy z rzędu. Mhm. Naprawdę było wspaniale. I może dlatego właśnie tak wiesz, zahipnotyzował rząd całe społeczeństwo, że ludzie nie są w stanie się obudzić i zrozumieć, że ten rząd, pomimo tego, że ma historię mordowania ludzi, może im zrobić krzywdę. Mhm. Wiesz, ja tak, rozmawiam... Na tym polega hipnoza, bo najpierw się podaje środki usypiające w postaci właśnie dodatkowych apanaży, opieki, wspaniałego życia, mieszkania, tanich produktów, a potem aplikuje się to gorzkie lekarstwo. No niestety. Mhm. No i to u nas doskonale widać. A powiedz mi, czy ta organizacja, którą ty założyłeś, byłeś współzałożycielem, czy ona organizuje, czy skupia u siebie tylko Polonię, czy to jest taka ogólnokrajowa organizacja? Nie, to jest organizacja ogólnokrajowa. My nie dyskryminujemy. Słuchaj, nie jesteśmy organizacją, gdzie members muszą cokolwiek płacić, okej? Okay? My nie jesteśmy organizacją, która jest tutaj, żeby zrobić jakiekolwiek pieniądze. My to zrobiliśmy tylko po to, aby ludzie mogli słuchać to, co mamy do powiedzenia i wymieniać się informacjami, tak? No i wiesz, mamy dużo Polaków, ale mamy chyba większość ludzi, to jak czyli to są Australijczycy. Mhm. Nie wiem, ludzie Polacy chyba jednak czują jakiś niesmak, jak słyszą o Solidarności, w związku z tym, że wiemy, co się wydarzyło przy okrągłym stole. Tak, kojarzą z tamtą organizacją. Dokładnie, nie? Z tym, że wiesz... Szkoda, dlatego że ja, wiesz, ja się całkowicie zgadzam z Arturem z Kanady, dlatego że Solidarność to nie jest to samo, wiesz, ja tutaj miałem, był na mnie olbrzymi atak na samym początku, tutaj nawet z Polonii, wiesz, z tych starych ludzi, którzy przyjechali z Solidarności i zaczęli mówić, co ja robię, dlaczego, jakie ja mam prawa, wiesz, i tak dalej, nie? Mhm. Ja mówię, chwileczkę, ta Solidarność nie ma nic wspólnego z Solidarnością z lat 80. No tak. Solidarność to jest tylko nazwa, która mówi o tym, aby z ludzi solidaryzować, połączyć. I walczymy tak samo, jak w latach 80. walczyliśmy z komuną lokalną, to teraz walczymy z komuną globalną. Okay? I to jest symbol walki, który na całym świecie jest znany. Tak? W związku z czym, wiesz, tak widzicie, jest flaga australijska, jest flaga aborygeńska. Słuchaj, to był jeden z największych sukcesów chyba, wiesz, bo mało gdzie zobaczysz, że aborygeni pozwolą sobie, pokazać jedną flagę koło drugiej, nie? Oni nienawidzą flagi australijskiej, dlatego że, wiesz, aborygeni nigdy nie podpisali żadnego kontraktu, nigdy nie zgodzili się na to, co tutaj się dzieje. Oni nadal uważają się suwerenami. I absolutnie nie tolerują władzy australijskiej. Mhm. Wiesz, władza australijska oczywiście próbuje tam wsadzić, wiesz, aborygenów do rządów i tak dalej. A, i wiesz, w ten sposób. No wiesz, biorą, znaczy próbują pokazać społeczeństwu, że jednak się martwią i że są z nami, ale prawda jest taka, że niestety... No, jest to manipulacja totalna. Nie? Jest to tak samo jak w Kanadzie. W Kanadzie zrobiono właśnie jedną z Native American, nie chcę powiedzieć Indianka,
gubernatorem, ale to jest tylko przykrywka. Dokładnie. To jest ta sama sytuacja na całym świecie. Wiesz co, to jest dobry chyba moment, żeby cię o coś zapytać, bo ja niedawno, trochę przez przypadek, i to dzięki Dagmarze z Arizony, miałem spotkanie wspólnie z wodzem Apaczów, Wenzlerem Noisy. I powiem ci, że to, co mnie zaskoczyło, to, że człowiek jest niesamowicie dobrze wykształcony, ułożony, polityk powiedziałbym, bardzo świadomy i jednocześnie próbujący zrozumieć, że walka taka jak była, wiesz, konieczna 100 lat temu przez nich, czy jeszcze 50 lat temu, ona nie ma sensu dzisiaj już w ogóle, bo nie wygrają tego. Natomiast mogą to wygrać, kiedy się wszyscy ludzie, którzy myślą sercem, to co ty mówisz, są z Bogiem, obojętnie jakim, wiesz, ale są, myślą tu, że możemy to wygrać, wiesz. I powiem ci, że powstała mi od razu w głowie taka myśl, jak wtedy, jak tam byłem z nim na tej platformie, w tym ich świętym miejscu. Czy da się tak rozmawiać z Native Australia, z aborygenami? Tak, tak. To są też ludzie bardzo... ja nie wiem, czy oni nie wierzą bardziej... Nie wiem, czy wierzą w Boga, natomiast wierzą w jakiś tam spirit. Mhm. Okay? Oni mają ten dream time i wierzą w ten spirit. Ja mam bardzo dobry kontakt z jedną z liderów aborygeńskich tutaj w Melbourne, która uważa mnie za swojego brata, co jest dla mnie jest wielkim zaszczytem. Tak. I opowiadała mi wiele, wiele historii, wiesz, nawet w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się razem w takim konwent, gdzie ona była przetrzymywana jako dziecko. Gdzie ich tam, wiesz, jak ona opowiadała historię, to tak jak, kurde, no, totalne znęcanie się, wiesz, jak słyszymy czasami, wiesz, pamiętasz, jak ludzie szli do wojska i kazali im tam, nie wiem, szczoteczką do zębów myć podłogę, czy tam jakieś takie, wiesz, znęcanie, to dokładnie ta sama sytuacja. Ona mówi, jako dziecko miała to samo i tylko, że oni po prostu musieli na kolanach i ten, aż krew leciała po prostu, nie, wiesz, mówiłam już, z których okien pokazywała, wiesz, z których okien krzyczała, że chcieli uciec, dzieci chciały po prostu uciec, no ale wiesz, to były czasy, kiedy biała Australia po prostu próbowała przerobić aborygeńskie dzieci, zabierała dzieci od aborygenów, od aborygeńskich rodzin i próbowała ich, wiesz, przerobić. Nie? Mhm. Ona, wiesz, jest jedną z kobiet, która jest właśnie victim, czyli po polsku to jest jak victim. Victim po polsku to jest, no wiemy, no właśnie tym. Daj mi moment. Ofiarą, tak. Ofiarą, dokładnie. Ofiarą jedną z tych, gdzie nie wiem, czy ludzie wiedzą. Od lat 50. w Australii robiono tak zwany program. Taki, gdzie badali broń jądrową i w południowej Australii po prostu próbowali tą broń jądrową, a potem sprawdzali na ludziach, jakie są skutki uboczne. No i program nazywał się Strong Humanity i wyobraź sobie, że oni po prostu brali z reguły, chodziło o aborygenów, brali ich do badań. Okay, i to brali od dzieci, które były nowonarodzone, do starszych osób. I wiesz, no ona, dużo ludzi aborygeńskich dostało odszkodowania od rządu i po prostu siedzą cicho, tak? No bo wiesz, znowu, no tak. rząd robił dokładnie to, co robi w tej chwili, tylko że potem, żeby ludzi uciszyć, no to dawał im odszkodowanie. Mhm. A ona zrezygnowała z tych wszystkich odszkodowań i po prostu teraz oficjalnie o tym mówi i wybiera się w podróż właśnie naokoło Australii, żeby to wszystko naświetlić, żeby przypomnieć ludziom, co rząd potrafi zrobić nam. Okay? I właśnie ona wychodzi z tego samego założenia, nie? Że jeżeli nie dotrzemy do ludzi serc, no to nie mamy możliwości nic zmienić, dlatego że no jeżeli wszyscy będziemy tylko hybrydami, bez, wiesz, duszy. Bez empatii, bez miłości. To nie ma kierunku, to nie ma szans, żeby cokolwiek zrobić, więc ja całkowicie się z nią zgadzam. No i po prostu wspieram, no ile mogę, no, wiesz, jest to bardzo ciekawy program, zobaczymy, co się wydarzy, no, z tym, że
Tutaj aborygeni również walczą z tym całym systemem, wiesz, tak jak wspomniałem wcześniej, oni nigdy nie podpisali żadnej umowy z rządem i chyba w lutym byliśmy na takim spotkaniu w Alice Springs, pojechaliśmy na takie spotkanie, gdzie miały się zjechać wszystkie tribes do Alice Springs. Było to zorganizowane na jednym prywatnym property, takie w prywatnym miejscu, dlatego że nie chcieli mieć nic wspólnego z rządem. I pojechaliśmy tam z Litką, dlatego że zostaliśmy zaproszeni. Spędziliśmy 5 dni chyba, 4 lub 5 dni w namiocie właśnie w tym całym tym. I dużo było właśnie rozmów tych wszystkich wodzów tych różnych plemion, o przedstawicieli tych plemion. Na końcu podpisali takie porozumienie i takie oświadczenie do rządu, że domagają się, aby wszystkie kopalnie zostały wstrzymane, aby nie kopano więcej, że wszystko, co jest w Australii, należy do ludzi. Nie, oni nie powiedzieli dla aborygenów, natomiast dla ludzi. Także nie zauważyłem tego, że wiesz, żeby doszło do tego samego, na przykład jak, nie wiem, South Africa, że wiesz, okej, zmieniamy władzę, przejmujemy wszystkich, teraz wy jesteście naszymi niewolnikami. Troszeczkę inna sytuacja. No i z tego co wiem, dali im czas tam do 31 grudnia, żeby rząd się zastanowił, co chce z tym wszystkim zrobić. Wiesz, oczywiście to są tylko marzenia. Czy jakieś skutki prawne mogą być z tego tytułu, czy nie? Słuchaj, już były sprawy sądowe. Wiem, że jeden z liderów aborygeńskich nazywa się Craig Landroy, something like that. Złożył sprawę sądową do Supreme Court o odszkodowania za to, że rząd australijski używa aborygeńskich zwierząt do symboli, nie? I tam wiesz, chodziło o ileś tam trylionów dolarów odszkodowania, nie? Wiesz, dlatego, że to jest wszystko copyright, to są wszystko, wiesz, nielegalne sprawy. My wiemy o tym, że w Australii, no niestety, mi się wydawało, że żyję w najlepszym kraju na świecie. Znaczy, ja wiem, że żyję w najlepszym kraju na świecie, ale jest to również chyba najbardziej nielegalny kraj na świecie. Najbardziej przejęty. Skorumpowany, wiesz, przejęty. Widać, że no, słuchaj, ja mogę troszeczkę opowiedzieć na temat moich historii, wiesz, sądowych, nie? Ale to się palnie myśli. Ja dziękuję, że żyję w tych czasach i naprawdę jestem mile zaskoczony. Jestem po prostu szczęśliwy, że mogę, że ta pandemia obudziła mnie, wiesz, bo ja naprawdę, ja do tej pory, ja do 2020, to ja byłem taki wolny strzelec podhalański, comfortable, i nic innego nie robiłem, tylko grałem w golfa. Słuchaj, ja na 5 dni w tygodniu grałem w golfa, miałem wszystko głęboko w dupie i byłem po prostu zwykłym takim samolubem, który myślał tylko o sobie, nie? I to nagle, ni stąd, ni zowąd, kurde, okazuje się, że to tak nie jest, nie? Że wiesz, że wszystko, co tutaj widzę naokoło, no wszystko jest upside down. Wszystko jest do góry nogami, rozumiesz? I wierzyłem na to, że mamy jakieś prawo, że jest konstytucja, że jest to i tamto, a okazuje się, że to jest tylko przykrywka. To jest tylko dla publiki, a tak naprawdę to dzieje się zupełnie coś innego, nie? Także ciekawe rzeczy, dlatego że właśnie nie mogłem. Tak, zacząłeś się budzić i budzić innych w tym momencie. To znaczy się, wiesz, no ja próbuję ludziom przekazać, że strach do niczego nie doprowadzi. Wiesz, ja wiedziałem o tym, że nie jestem w stanie zaakceptować tego wszystkiego, co nam ten rząd tutaj szykuje. Ja wiedziałem, że nie mogę wierzyć, liczyć na to, że będą jacyś sędziowie, czy tam jacyś prawnicy, którzy mnie będą bronić, dlatego że no, zdałem sobie sprawę z tego, że to jest jeden wielki kartel, że to jest jedna ta sama mafia. W związku z czym zacząłem sam się uczyć prawo, zacząłem sam studiować, uczyć się, porozmawiać z ludźmi. No i wiesz, bardzo dużo się nauczyłem. No, wiadomo, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest wiara w siebie. Ta wiadomość, te wszystkie informacje, które się dowiesz na temat prawa i tak dalej, i tak dalej, to jest plus, to oczywiście to trzeba wiedzieć, ale to nie jest, wiesz, nikt z nas nie musi być jakimś tam prawnikiem i skończyć 5 lat studiów,
bo wystarczy poznać kilka podstawowych praw, uwierzyć w konstytucję i po prostu uwierzyć w siebie, zostawić ten strach dla innych i po prostu w ten sposób z nimi walczyć. No, natomiast ja widzę jednak, że w środowisku ten strach jednak jest bardzo paraliżujący, wiesz, i ludzie zapominają o tym, że jednak mają swoje prawa, mają mózg i mają możliwość decydowania o sobie. Ja mam wrażenie, że zapomnieli o tym. Ja chciałbym jeszcze o tym porozmawiać z tobą, bo też przed nagraniem opowiadałeś mi, że no masz przed sobą kilka spraw, czy może nawet więcej sądowych i chciałbym cię o to zapytać, ale zanim cię zapytam, jeszcze chcę wrócić do sprawy aborygenów, bo powiem ci, że bardzo bym chciał, żeby ten sygnał, który dostaliśmy od tego wodza Apaczów, bo on nie mówił tylko o Słowianach, on mówił o wszystkich narodach, że jest 20% w takich narodach ludzi światłych, takich duchowych, spirit, więc jeśli chciałbyś, jeśli mógłbyś, to przekaż też jej to jego zdanie, to jego przesłanie. Ten film tam jest po angielsku, to jest tylko parę minut tego wywiadu, ale wydaje mi się, że to jest coś znaczącego, bo wokół tego się dzieje w tej chwili duży ruch. Właśnie jutro, pojutrze i w sobotę jest w Tucson, w Arizonie, chyba największe spotkanie w tym wieku wszystkich przedstawicieli plemion indiańskich z całej Ameryki Południowej i Północnej. I to chyba będzie takie mocne, wybrzmi. No muszę ci też powiedzieć, że oni się wysprycili też, bo używają prawa tego, które stworzył sam rząd, przeciwko rządowi. I w tej chwili występują o grube sprawy, o bardzo grube, ale zakładając taką swoją strategię, że jeśli nawet z tej grubej będą musieli wynegocjować i z czegoś tam zejść, to dużo ugrali. Więc widzę, że dużo się dzieje, wiesz? Dobra. Słuchaj, tu jest ta sama sytuacja, wiesz? Tu jest ta sama sytuacja, dlatego tak jak wspomniałem o tym Craig z północnej Australii, który zrobił sprawę przeciwko rządowi. Ta sama sytuacja, wiesz, operują na corporation law, czyli operują prawa, które korporacja sobie zorganizowała przeciwko nim. Nie? Ja to samo robię zresztą. Wiesz, ja jak pójdę do sądu, to ja trzeba być smart. No, ja im wysyłam affidavit z olbrzymim odszkodowaniem, okay, na podstawie ich praw, okay, które oczywiście oni sami łamią. I to jest bardzo prosta sprawa. Nie? Także, to powiedzmy teraz o tym, może nie w szczegółach, o co walczysz, ale jeśli możesz opowiedzieć o tym, co przed tobą i co za tobą już jest, jeśli chodzi o sądy i rozprawy. No nie, no wiesz, sprawa jest bardzo, bardzo prosta, nie? Kilka spraw zostało już odrzuconych przez sądy, policja się wycofała, natomiast mam jeszcze... Czekaj, policja się wycofała? Tak. Okej, okay. No. Bo to były sprawy przeciwko tobie. Przeciwko mnie, no na przykład o to, że nie nosiłem maski. Nie. No, pierwsza sprawa była o to, że nie ubrałem maski na polu golfowym. Sorry, no. Nie mogę. mam swoją godność. I tam ciągnęli mnie do sądu, zrobili mi sprawę sądową, podczas kiedy byłem w Polsce, nie, i tak dalej. Potem wystawili na mnie, wiesz, warrant arrest. Zaresztowali mnie. Ja mówię, no słuchajcie, fajnie, jakbyście mnie poinformowali o tym, że miałem sprawę sądową najpierw, no ale mniejsza z tym. To siedziałeś w areszcie? Ale nie, zaresztowali mnie tylko na parę godzin. Aha, rozumiem. Wiesz. No ja powiedziałem, słuchajcie, no ja nie mogę się doczekać na te sprawy sądowe. Nie? No i w końcu, jak doszło do sprawy sądowej, no to policja się wycofała. Nie? To jest naturalne tutaj, wiesz, to jest, wiesz, próba. Wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że sądy nie mają nic wspólnego z justice, z sądownictwem, tylko chodzi o, to jest po prostu bank, nie? To jest bank, gdzie tylko chodzi o pieniążki i dla mnie na przykład jest, wiesz, szokujące, jak ja chodzę po tych sądach, a teraz bywam w sądach z reguły co dwa tygodnie, to szokujące jest to, jak ja widzę ludzi po prostu błagających o litość, nie, wiesz, zamiast stanąć przed tym sędzią, czy tam kimś, kto tam poczuć swoją moc, zamiast uwierzyć w siebie i wiedzieć, że o tym nic złego nie zrobił facet, wiesz, ktoś tam przejdzie 5 kilometrów ponad limit
jadąc w trafiku ze wszystkimi, tą samą szybkością, i tu mu dają mandat na $300 i on błaga o to, żeby mu go odpuścili. No come on, ludzie. No. No, nie, to jest śmieszne po prostu, nie? Wiesz. I no wiesz, ja miałem dużo tych spraw, ale na razie z reguły większość spraw to policja odracza, znaczy sędziowie odraczają, wiesz? Także moje niektóre sprawy się osiągną ponad 2 lata. O, oh, wow. Nie? I teraz właśnie ciekawa będzie sprawa 2 grudnia. Zaczynam sprawę. Mam mieć 3-dniową rozprawę dotyczącą covidowych problemów. Okay? Dlatego, że byłem więcej niż 5 kilometrów od domu, załóżmy, czy tam nie miałem maski założonej. Więc wiesz, to będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo ja po prostu dam możliwość sędziemu, albo będzie fe i po prostu ja obnażę całkowicie policjantów. Mhm. Natomiast jeżeli i cały system, nie? Natomiast jeżeli nie będzie fe, to po prostu zaresztuję. Mhm. Żaden problem nie ma. Mhm. Ja walczę z punktu widzenia konstytucji. Dla mnie konstytucja jest najważniejszym prawem, najważniejszym, wiesz, zbiorem praw. I cokolwiek oni tam nie wymyślają, jakieś tam, wiesz, tymczasowe zarządzenia i akty zarządzenia, dyrektywy i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to nie ma znaczenia. To jest, wiesz, jeżeli one nie są zgodne z konstytucją, one są nielegalne. I tylko że znowu, wiesz, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że całe te wszystkie te sądy opierają się na statutory law. A wiesz, i to law jest okej, pod warunkiem, że go nie zrobisz challenge, nie? Że go nie kwestionujesz. Mm-hmm. A jeżeli potrafisz kwestionować, to nie istnieje po prostu. Nie? O, znowu, ale kto o tym wie, kto jest w stanie, kto jest w stanie po prostu powiedzieć, tak, a propos, ja w to. Czy u was dalej budujecie swoją demokrację na common law? Common law grupy tutaj są bardzo popularne w tej chwili. Ludzie zaczęli w to wierzyć, z tym, że ja widzę w tym mały problem, okay? Dlatego, że common law może tylko działać wówczas, jeżeli jest konstytucja. Mm-hmm. Okay? My w konstytucji mamy napisane, że common law jest to govern, okay? Mm-hmm. Ale jeżeli konstytucja nie ma, jeżeli konstytucji nie ma, no to i ludzie nie wiedzą o tym, że wiesz, mamy jeszcze tą furtkę taką małą, okay, gdzie sędziowie i politycy oficjalnie nie mówią, że nie mamy konstytucji. Okay? Oni oficjalnie nadal grają tą grę, że tak, no konstytucja, prawo, takie i takie, nie? A dlatego ja się tym bronię. Natomiast my wiemy doskonale, że wiesz, praktycznie mówiąc, Australia została sprzedana do UN w 1948 roku, kiedy podpisany został Nationality and Citizenship Act, okay? I od lat chyba 99 to chyba konstytucję całkiem przekazali UN, nie? Także tak oczywiście Australia nie ma konstytucji. To znaczy, wiesz, to nieoficjalnie, znaczy to nie jest dla publika, o tym nie wie, tak? Rozumiem. Publicznie się to nie mówi o tym, publicznie się o tym nie mówi. Przecież mieliśmy w 99 roku, 6 listopada 99 roku, mieliśmy referendum i zapytano nas, czy chcemy mieć, czy chcemy nadal być pod królową, czy chcemy nadal być kolonią, czy chcemy być republiką. No i 66,7% ludzi opowiedziało się za tym, że chcemy mieć nadal królową, czyli że chcemy mieć nadal konstytucję. Natomiast rząd robi wszystko, żeby, znaczy rząd i tak robi swoje, tak? Czyli nie interesują go to, co ludzie myślą, nie interesuje ich to, jakie było referendum, jakie były wyniki, oni robią swoje, nie? Zarejestrowali sobie korporacje i uważają, że wszystko jest cool. Także wiemy o tym, że wszystko jest nielegalne, absolutnie wszystko. No wiesz, jak może w ogóle działać demokratyczny system, kiedy nie wiem, rząd współpracuje z policją i współpracuje z sędziami, z całym systemem sądowniczym i jest to jeden wielki kartel. No zaraz, chwileczkę, no to przecież
Jeżeli to ma mieć sens, no to te organizacje, te wszystkie grupy nie mogą być połączone, no to muszą to być musi być podział władzy. Podział władzy, no musi być, no jeżeli to nie ma podziału władzy, no to to, tak. to jest, to tylko jest komunizm, tak? To jest zarząd, tak naprawdę. No. Zarząd pewnego obozu, nie chcę powiedzieć jakiego, ale zarząd. No to wiemy jakiego, no ale wiesz, no ja mówię, no wiesz, że ktokolwiek tutaj nie mówi o jakiejś tam, wiesz, o jest, my mamy demokrację, bo mamy, wiesz, dwupartyjny system, że tak powiem, tak? Mhm. Ja mówię, no kurde, come on, ludzie. No mamy jednego ptaka z dwoma skrzydłami, głową jest WEF albo UN, rozumiesz, albo razem. I wy mówicie o jakiejś demokracji, no dajcie sobie spokój. Wiesz, ludzie zapomnieli całkowicie o tym, że my naprawdę mamy prawa być ludźmi, że my mamy możliwość decydowania o sobie i nikt nie może nas do niczego zmusić. Ja nie, dla mnie to nie dochodzi. Ja tego cały czas nie mogę zrozumieć, jak ludzie mogą po prostu tak łatwo oddać swoje wszystkie prawa, wiesz. Dlatego ja to, co ja robię, ja próbuję po prostu, wiesz, ale to jest to, co powiedziałeś, przekazywać ludziom. To, co powiedziałeś na początku, hipnoza. Ludzie są zahipnotyzowani. Wiesz, hipnoza i strach. Mhm. Wiesz, strach. Nie? Ludzie się boją. Ludzie, i mam wrażenie, że boją się sami siebie, no bo słuchaj, jeżeli nie jesteś w stanie zobaczyć o siebie, to znaczy boisz się sam siebie. No jak? No jak, tak. Jak można pozwolić sobie na wszystko, nie? Więc... To, co ja robię, to ja, wiesz, ja tak mówię, ja oficjalnie, ja nie wnikam, co tam sąd chce, nie chce, wiesz, czy oni pozwalają mi coś publikować, czy nie pozwalają. Ja po prostu pokazuję wszystko to, co robię oficjalnie. U mnie wszystko jest kawa na ławę, a jedną z podstawowych zasad, o którym każdy sędzia powinien wiedzieć, jest to, że jakiekolwiek regulacje i rules nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o justice, okay? Jeżeli chodzi o sprawiedliwość, tak? To wszystko jest z boku. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, te wszystkie ich regułki, jakieś tam cuda, to nieistotne. W związku z czym ja dla mnie wszystko jest bardzo proste. Wiesz, tak, jeśli ty masz ten jasny obraz tego, czego chcesz i na czym się opierasz, no to nie ma zmiłuj, to idziesz prostą drogą. No dokładnie, wiesz, ja wiem, że ja się nie boję, nie? Ja wiem, że jestem pod opieką. Zawsze byłem pod opieką. Miałem takie szczęście w życiu, że wiesz, wiem, że byłem zawsze pod opieką. I po prostu się nie boję, nie? No więc wiesz, ale tak mówię, no, Solidarity website jest fajna, dlatego że wiesz, my wszystko publikujemy, tak? My zdecydowaliśmy się właśnie przejść bardziej na stronę edukacyjną i informatyczną, że tak powiem. I po prostu publikujemy masę informacji, masę filmów o tym, co naprawdę się dzieje, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To była dobra decyzja, bo gdybyście byli na Facebooku tylko, czy na kanałach jakichś tam YouTube'owych, Twitterowych, no to pewnie by już tam was nie było, a tutaj jeszcze macie dużą swobodę, jeśli chodzi o stronę internetową. Tak, ale tak, ja cię chcę zapytać, Leszku, byłeś w Polsce ostatnio? No ostatnio byłem w sierpniu 2020, wyjechaliśmy z Australii na 3 miesiące, aby zobaczyć, co się dzieje, bo wiesz, jak u nas zobaczyłem cały ten cyrk, to myślę, kurde, no to jest, wiesz, komuna taka, że się w pale nie mieści, więc jadę do Polski, zobaczymy, czy tam jest jakiś sprzeciw. No i przyjechałem do Polski, miałem być 3 miesiące, zostałem 6 miesięcy, bo nie pozwolili mi wrócić do Australii. Mhm. Właśnie dlatego cię pytam o to, wiesz, czy to dalej działa. Wiesz, tylko że zauważyłem, że ja doszedłem do jednego wniosku, nie? I Lidka, moja żona, wychodzi dokładnie z takiego samego wniosku. Nie ma ucieczki. Wiesz, jeżeli, po pierwsze, w Polsce nie zauważyłem żadnego sprzeciwu. Okay? Nie widziałem nic, żeby było coś innego niż w Polsce, niż w Australii. Oczywiście mieli mniejsze ograniczenia, bo to, co tu się działo u nas w Wiktorii, no to było przygięcie pały. Chociaż to był dopiero początek, bo zacznie się trochę lepiej za niedługo, o czym możemy wspomnieć za chwileczkę, ale byłem bardzo zawiedziony, że w Polsce ludzie, którzy przeżyli komunizm, zdecydowali się grzecznie wykonywać polecenia mafijne, kurde, wiesz, no, szok, nie? W związku z czym, wiesz, oczywiście wróciliśmy. No i wiesz, wychodzę do założenia, że nie ma gdzie uciekać, nie? Wiesz, u nas dużo ludzi tam wyjechało do Queensland, gdzieś tam na wieś i tak dalej, wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, no dobra, jeżeli UN tutaj wpadnie,
ze swoimi wojskami lub po prostu wykorzystają naszą policję do tego, aby wiesz, wykonywać ich brudną robotę, to czy jestem w mieście, czy jestem na wsi, okej, okay, w mieście szybciej mnie, kurde, wiesz, złapią. Natomiast nie wierzę w to, że na wsi się ukryjesz zbyt długo. Chyba, że jesteś zupełnie odizolowany od wszystkich. Także ja nie widzę ucieczki w tym. Ja widzę, że po prostu z tym trzeba walczyć i z tym trzeba po prostu, no wiesz, ja wiem, że wygraliśmy już. W tym sensie, że ja wiem, że wygrałem, bo ja jestem, bo ja się nie boję. Ja nie mam strachu, w związku z czym już wygrałem. Tak, okay? Jesteś w prawdzie, robisz wszystko zgodnie z prawem. Masz swoją konstytucję moralną i tak dalej, dlaczego się masz bać, prawda? Dokładnie, no wiesz, ja nikomu krzywdy nie zrobiłem. Nie wiem, no w związku z czym jak mogę się bać? Tak? To, że mówię prawdę i komuś ona nie pasuje, no sorry guys, to trudno, no bad luck. Ale jeszcze mi nie odpowiedziałeś, jak w tej chwili z podróżami poza granicę Australii? Wiesz, ja nie latam, dlatego że myśmy totalnie odpuścili podróże zagraniczne, pomimo tego, że mogliśmy już latać. Ale wiesz, ja jakoś teraz zgubiłem ochotę, że tak powiem, wiesz. W tym roku, jak ci to był pierwszy rok, gdzie nie poleciałem do Polski, bo przedtem co roku latałem do Polski na 2-3 miesiące, żeby w golfa grać w różnych turniejach. Golf to było moje życie. Natomiast w tym roku po raz pierwszy chyba nie, od dłuższego czasu nie poleciałem nigdzie. I chociaż zastanawiałem się, wiesz, czy nie lecieć zawsze do Polski na kilka miesięcy. Myślałem nawet do was odwiedzić, ale chyba doszedłem do wniosku, że jednak w przyszłym roku nie. Wiesz, ja nie jestem zaszczepawkowanym, także jestem pure blood man. I jak leciałem kiedyś tam do Queensland czy dalej, no to też bez maski, bez niczego, także... Ale wiesz co, ja po prostu już nie mam ani ochoty, ani siły walczyć z tą głupotą, wiesz, czy to się sprzeczać z ludźmi, czy coś. No i wiesz... Straciłem, że tak powiem, ochotę podróżowania. Nie, nie widzę, nie mam jakiś taki drive, który by mnie ciągnął gdzieś tam, że muszę coś zobaczyć, czy chciałbym coś zobaczyć, czy coś. Ja wiesz, że jednak dużo zwiedziłem, dużo widziałem, więc i nie mam jakichś takich potrzeb, że muszę to coś zrobić, nie? Więc poczekam trochę, aż troszeczkę świat się uspokoi. No i zaczniemy podróżować. A myślisz, że się uspokoi? Ja wiem, że się uspokoi. Przed chwileczką zacząłeś o tym mówić, że no mniej więcej wiesz, jaka jest wasza przyszłość w Australii. Tam się coś szykuje na tą zimę? Jakieś mają być restrykcje? To znaczy, wiesz, sytuacja jest taka, że myśmy mieli wybory, wiesz, w 2022 mieliśmy wybory federalne w maju, gdzie oczywiście Labour, czyli komunistyczna partia, wygrała. I znaczy wybory. Partia pracy po naszemu by trzeba powiedzieć, tak. No ale trudno to nazwać wyborami, bo to wiesz, wiadomo, że to jest selekcja. Nie ma nic wspólnego z wyborami demokratycznymi. I teraz mieliśmy w listopadzie, mieliśmy tutaj właśnie wybory w Wiktorii. Nie? No i wyobraź sobie, że po 2 latach największych restrykcji na świecie, największego zamordyzmu na świecie, wybrano z olbrzymią przewagą tego samego człowieka. Wow, to jest bardzo popularny. No nie, no to jest zbawiciel. Wiesz, ja wiem o tym, że słuchaj, to jest zbawiciel, który uratował tym eliksirem zdrowia, szczęścia, wolności i piękności i wszystkiego. Uratował ludziom życie, więc ludzie go kochają za to. Przynajmniej tak nam ogłoszono. Pierwsze, co powiedział, to powiedział oczywiście, że szczypawki działają, że to jest nasza jedyna nadzieja. I zakładam, że będzie teraz miał możliwość pokazać... Ale wiesz, że ci wejdę słowo, bo on ma rację. No tak, 100%. One działają. No działają 100%. My o tym doskonale wiemy. My to widzimy na każdym kroku, słuchaj. Tutaj, wiesz, on jest taki dobry człowiek, wiesz, jak oni o nas tutaj dbają. A ja akurat mieszkam w miejscowości, która nazywa się Mandwavy i u nas tutaj, zaraz obok, następne miasteczko obok. Suburb to jest właściwie, nie? Dzielnica, że tak powiem.
wybudowali szpital specjalny ze specjalnością dla sercowców, okay? Z ludźmi chorymi na serce, więc on chyba miał jakąś tam kulę, którą zaczarowaną, nie wiem, którą pokazała, albo lusterko jakieś, którą pokazało, że trzeba wybudować szpital dla sercowców, bo będzie dużo problemów. Taki przewidujący. Bardzo przewidywał. Tak. Mhm. On ma jakieś, wiesz, ma dobre przeczucie. I wyobraź sobie, że zaraz naprzeciwko tego wydają 50 milionów dolarów, budują fabrykę Moderny, Pfizera, wiesz, wszystkich tych mRNA nowych cudów. I no, czyli wiesz, działają cały czas. No ja wiem, że te szczepawki bardzo działają, że to wszystko jest wspaniałe, dlatego że ja mieszkam na głównej ulicy tutaj i jak ja widziałem, załóżmy, karetkę na sygnale raz na tydzień, to było góra. Ja teraz widzę 10 razy dziennie, słyszę 10 razy dziennie, nie? Tyle, jak człowiek jeździ ulicami, no to tyle, ile wszędzie ambulansów jeździ, to tego nigdy nie było, nie? Więc o pandemii zawałów serca, jakiś tam, wiesz, strokes, zatorów, nagle, wiesz, pojawiają się jakieś tam rakowiny różnego rodzaju, nie? Wiesz, to jest pandemia. Już nie mówimy oczywiście o zaburzeniach psychicznych młodych ludzi, depresji i tak dalej, nie? No to jest prawdziwa pandemia, także no, ale wszyscy o tym wiemy, więc nie ma sensu powtarzać tego samego, bo to na całym świecie jest to samo, nie? Tak, na całym świecie mamy to samo. Wiesz, z poziomu Teksasu widać to chyba najsłabiej, najmniej. Tak się tylko zastanawiam, dlaczego i czy coś takiego tutaj kiedyś przyjdzie, nie? Natomiast mamy to połączenie z naszymi ludźmi w wszystkich Stanach i wiemy, jak tam może być trudno. Szczególnie Nowy Jork, New Jersey, Kalifornia, Washington State. Jest trudno. Mhm. Wiesz, Australia jest specyficznym takim krajem, bo my jesteśmy jednak bardzo odizolowani. Tak? Mamy stosunkowo mało ludzi, więc łatwo można sobie robić... Tak, tak. No i, ale wiesz, łatwo można tych ludzi w jakiś sposób spacyfikować i po prostu robić takie eksperymenty społeczne. Mhm. Dlatego ja mówię, wiesz, ten pierwszy eksperyment społeczny zakładam, że Andrews uważa, nasz premier uważa, premier, to nie jest mój premier, to jest ten tam na stołku, telewizyjny premier, że on, zakładam, doszedł do wniosku, no skoro mnie wybraliście, wybraliście, no to daliście teraz mi mandat na to, że mogę, że dobrze zrobiłem swoją robotę, w związku z czym będę kontynuował, tak? No ja gdybym był na jego miejscu, zrobiłbym dokładnie to samo, no bo wiesz, skoro wszyscy są tacy szczęśliwi z moich wyborów, no to dlaczego nie? Więc zakładam, że test społeczny numer 2 zacznie się wkrótce. Wspominali tutaj wcześniej już o czwartej fali pandemii, tylko że po prostu u nas był spokój, no bo wiesz, przygotowali się do wyborów. Wiesz, w ogóle o ilości przekrętów, dochodzeń, wiesz, łamania prawa przez samego niego, to nie ma limitów, nie? No ale wszystkie te sprawy, które idą do sądów i są rozpatrywane przez sędziów, których on tam ustawił sobie, to jest po prostu cyrk, to jest paranoja. No. Tak, tak, to jest kpina. To jest po prostu, wiesz, no kartel, jeden wielki kartel, no jak możesz mieć sędziego, którego ty ustawiłeś? Zastanawia mnie ciągle to, bo to jest tak oczywiste, to jest po prostu podane jak na talerzu, na stole publicznym, no poprzez, tak robimy, nie? Że ludzie tego nie widzą, albo czy może widzą, a jednak mimo wszystko mają to gdzieś? Wiesz co? Ja cały czas mówię, ludzie to widzą. Tylko że tak jak powiedziałem, jedni są zahipnotyzowani, a inni są zahipnotyzowani i zastraszeni. Okay? Mhm. A jeszcze inni nie są zahipnotyzowani, ale są tylko zastraszeni. Czyli wiesz, okej, okay, widzą, co się dzieje, ale są tak zastraszeni, że nie są w stanie nic zrobić. Są sparaliżowani po prostu. Okay. Ale wiesz, zastanawiam się, że ten ciąg myślowy jest taki krótki, nie? Bo okej, okay, jesteśmy zastraszeni tym, ale w konsekwencji, jeśli się nie przeciwstawimy, no to będzie jeszcze gorzej, tak? No, ten ciąg myślowy jest tu urwany, nie ma go.
No dokładnie, dokładnie. Więc dlatego ja cały czas mówię, no przecież jeżeli nie jesteśmy w stanie walczyć o siebie, to ja nie liczę na to, że ktoś stanie w mojej obronie. Wiesz, ja jak mnie zaaresztowano w mieście, w City tam, wiesz, gdzie rzuciła się na mnie banda policjantów, to okej, tam ludzie krzyczeli, wiesz, nie aresztujcie go, wiesz, wy pracujecie dla nas. Oczywiście to wszystko bullshit, bo oni pracują dla UN. Ale wiesz, nie doszło do tego, że zgodnie z prawem, wiesz, zgodnie z prawem, ja wiem o tym, że jeżeli ja widzę, że komuś się dzieje krzywda, czy to policjant, czy nie policjant, jeżeli kogoś aresztuję bezprawnie, bez powodu, to ja mam prawo wstąpić i interweniować, tak? No tak. To są nasze prawa, to są prawa policyjne, to są prawa, które są tutaj ustalone, tak? Natomiast oczywiście nikt tego nie zrobił i ja jestem okej z tym. Ja nie mam z tym problemu, żeby ktoś specjalnie w mojej obronie, wiesz, się narażał i też został aresztowany. No bo tu nie chodzi o to, żeby doprowadzić do jakiejś tam rewolucji i zacząć bić policjantów. Mhm. No wiesz, wtedy to będzie totalna anarchia i o to im chodzi. No tak, tak. O to im chodzi, tak, to nie? To chciałem powiedzieć. Wiesz, o to im chodzi, żebyśmy wyszli na ulicę, zaczęli rozwalać wszystko jak Black Lives Matter i doprowadzili do totalnej anarchii, ale wiesz, to nie tędy droga. Tylko, że ja bym bardzo życzył sobie, żeby ludzie po prostu naprawdę uwierzyli w siebie, wiesz, żeby przestali się bać, nie? Żeby zrozumieli, że to oni są, tylko oni, są odpowiedzialni za swoje czyny, za swoje ciało, za swoje decyzje i nikt inny nie może ingerować, tak? Słuchaj, ja wychodzę zawsze z założenia takiego, że okej, jeżeli ja coś zrobię, co jest nielegalne, no to muszę za to ponieść konsekwencje, wiesz? Dokładnie. Natomiast wiesz, jak ja tutaj na każdym kroku widzisz, wiesz, no ludzie, którzy są kryminalistami, czy ludzie, którzy są, wiesz, pod wpływem jakichś tam narkotyków, no to ci ludzie w sądach, no ja widzę to w sądach, no to ci ludzie w sądach są traktowani jak bogowie, no okej, cool, no problem, so my ci odpuścimy tym razem, nie? No wiesz, byłeś pod wpływem alkoholu, czy byłeś pod wpływem tam dragów, czy no ludzie, no dobra, no ale jeżeli ja jestem pod wpływem dragów, no to jest chyba mój wybór. Czyli jeżeli mam to używać do obrony przed tym, że popełniam jakieś kryminalne przestępstwa i to jest tolerowane, to jest nie fair. To coś tu jest nie tak, podczas kiedy ja wychodzę 5 kilometrów od domu, jestem aresztowany i moja żona jest sprajowana i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, bez jaj, nie? To nie ma nic wspólnego z demokracją, z wolnością, nie? Leszku, czy chciałbyś jeszcze dodać coś od siebie, o co cię nie zapytałem? Wiesz, ciekaw jestem twojego zdania na temat, czy ty wierzysz w to, że ci Indians naprawdę wszyscy razem się spotkają. Czy jest taka możliwość, że wszystkie tribes, wszystkie plemiona potrafią jednak rozmawiać? Zadaję to pytanie dlatego, że wiesz, ja zadałem to pytanie właśnie tej mojej siostrze Anti Colleen, tak? I wiesz, tutaj zawsze był problem, nie? To był właśnie największy problem i ja uważam nadal, że to jest największy problem. Ona sama powiedziała, szczerze mówiąc, nie, ona nie wierzy w to, że wszystkie tribes, wszystkie plemiona aborygeńskie będą mogły się połączyć. Mhm. Okay? Nie wiem dlaczego, nie wiem, bo wiesz, nie rozumiem, wiesz, jak może być problem. Musi być jakiś historyczny problem, nie wiem, nie znam detali. Wyobrażam sobie. Dlatego pytam się, jak to wygląda w Stanach. Wiesz co, bo zapytałeś mnie, czy w to wierzę, ale to są jakby, są dwie odrębne sprawy. Czy ja wierzę i też jaka jest sytuacja, nie? Więc ja odpowiem ci na pierwsze. Ja wierzę i powiem ci dlaczego, bo ten podział tam, w tych ich społeczeństwach przebiega dokładnie tak, jak w naszych społeczeństwach zachodnich, białych czy azjatyckich. 80-20%. I te 80% to jest ta grupa, o której ty mówisz w tej chwili cały czas, czyli zastraszeni, przerażeni albo nic nie robiący. I u nich jest to samo. Wiesz, przecież
Dlaczego stworzono prawo wśród tych plemion rdzennych w taki oto sposób, żeby oni mogli mieć, tylko oni, prawo do stawiania kasyn na swoich terenach? No przecież wiadomo, że tu chodzi o to, żeby przepuścić tam, to jest maszynka do prania pieniędzy, a jednocześnie stacja alkoholowa, w której ci jeszcze wolni ludzie się upijają, bo ten alkohol tam jest bez cła, bo jest tani. Słuchaj, to jest jasne. Ale 20% z nich, on można powiedzieć, obudziło się, ale on tego tak nie mówi. To są ludzie duchowi, którzy wierzą w to połączenie, a on ich przekonał do tego, że nie dadzą tego rady sobie zrobić sami. Muszą się połączyć z wszystkimi podobnie myślącymi na świecie. Dlatego ja cię zapytałem o aborygenów. A teraz co do plemion. Czy spotkają się wszyscy? Z tego, co ja wiem, to jutro mają być, nie wiem, czy naprawdę, gdybyś tak policzył co do złotówki, nie, wszystkie plemiona, przedstawiciele tych plemion, ale znakomita większość z całej Ameryki Południowej i z całej Północnej. I powiem ci, że dużym plusem było to, że udało się przekonać Indian Navajo. Bo oni są taką dość wojowniczą strukturą wśród tych plemion. Zawsze mają jakieś zdanie przeciwne, tak przynajmniej ja wiem z rozmów. A tutaj się udało, bo też czują, że no, nie przetrwają, jeśli będą się bronili sami. Więc gdybym ci miał odpowiedzieć, że czy wierzę, to wierzę. Właśnie dlatego, że to jest pierwszy raz takie spotkanie w tym wieku. Nie było takiego, czyli wszyscy poczuli tą potrzebę, że musimy coś zrobić i poczuli tą potrzebę zawołania do ludzi z innych nacji. To dla mnie jest wartość. Że oni dostrzegli już to, że... On to powiedział wprost. Słuchaj, ja wiem, że wy, stare ludy Europy, ten Holokaust przeszliście pierwsi. Najpierw w starych wiekach, 2000 lat temu, potem 1000 lat temu, kiedy wprowadzano nowe religie na nasze tereny, a potem kolejne wojny, Holokaust i tak dalej, i tak dalej. Oni o tym wiedzą doskonale i jakby robią ukłon w naszą stronę, że szanujemy to, rozumiemy to, musimy w tym być razem. Słuchaj, więc no, ja trzymam kciuki, ja mam nadzieję, że do tego dojdzie. Ale wiesz co, to się nie stanie bez nas. Ale oczywiście. Prawda? Oczywiście. Oni to powiedzieli, jest wyciągnięta ręka, no i jest oczekiwanie, czy z drugiej strony będzie reakcja, nie? I wiesz, powiem ci tak, muszę to dodać, bo wielu ludzi zareagowało na te nasze spotkanie i ten film w taki sposób, wiesz, westernowy, nie? O, jak fajnie, ja lubię Indian, tam lubię, jak tam mają te pióra w głowie i te tańce, muzykę. Słuchajcie, to nie o to chodzi. To nie chodzi o egzotykę, to chodzi o nasze poczucie ludzkości, tej prawdziwości. O Boga, jakikolwiek On nie jest dla Ciebie, to chodzi o tą duchową stronę Twoją. O to walczymy. Tak, to jest dokładnie. Walka. Dokładnie. Wiesz, ja wiem, że ma dojść do jakiegoś większego spotkania w styczniu. Aborygeni? Aborygeni, tak. Jest organizowane jakieś duże spotkanie w styczniu, na które mam być zaproszony. Zobaczymy. Wiesz, ja mam nadzieję, że do tego dojdzie. Tak jak powiedziałem, jak byliśmy w Alice Springs, miało być większość tych plemion, wiesz, przyjechała garstka w sumie, bo chyba przyjechało 27 czy coś przedstawicieli, a tutaj tej grupy jest ponad 280, znaczy 250, nie? Czyli jakieś 10% tylko. Ale no mimo to, no zobaczymy, mam nadzieję, że... To jest pierwszy krok, dokładnie. No mam nadzieję, że w styczniu będzie więcej, nie? Także zobaczymy, no poczujemy, zobaczymy. To umówmy się może, Leszku, wspólnie śledźmy to, no tak, co tam się tak. wydarzy. Połączmy się wtedy i zobaczymy, czy pójdą jakieś informacje w świat od nich. Zakładam, że tak. Przekażę informację Anty będziemy w kontakcie. My jesteśmy tylko takimi, wiesz, łącznikami, takimi wtyczkami w tej sieci elektrycznej. Ten prąd niech przebiegnie przez nas i pójdzie w świat. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za wszystkie informacje, które mi przekazałeś. Ja Ci życzę, żeby wszystkie sprawy były tak oddalane jak dotychczas, bo słuchaj, Ty jesteś w prawdzie i tyle. No, koniec, kropka. Wyobraź sobie, że wczoraj dostałem informację z
z tego, z New South Wales. W Supreme Court New South Wales doszli do wniosku, że jednak te mandaty wszystkie, które ludziom dawali za covidowe mandaty, były jednak nielegalne i wyrzucili je z sądu. Więc wiesz, to może być taki precedent, który doprowadzi do tego, że wszystko... No tylko, że wiesz, w tym momencie zaczną się wszystkie sprawy odszkodowań. Bo wiesz, ja oficjalnie im mówię, słuchajcie, to, żebyście złamali prawo, to nie jest tak, że sobie będziemy mać prawo, powiecie, przepraszam i na tyś... Oj, nic się nie stało. No, to wiesz, to nie tak pracuje, nie? Dlatego ja wiem o tym, że ja będę brał za odpowiedzialność tych wszystkich policjantów, którzy złamali prawo. Słusznie. Oni muszą ponieść konsekwencje. Także nie, no słuchaj, to jest na razie początek zabawy. Tak, to jest, uśmiecham się, bo to jest fantastyczne, bo oni jakby dostają tej chwili ciosy z własnej broni. Dokładnie. Ale tak jak powiedziałem, słuchaj, my nic złego nie robimy. Prawo jest po naszej stronie. Ja nadal wierzę w konstytucję, w związku z czym dopóki jeszcze oficjalnie nie powiedzieli, że konstytucja w Australii nie istnieje i my jesteśmy pod zarządami UN i praktycznie nie mamy żadnych praw, no to walczą. Tak? Jeżeli oni powiedzą to oficjalnie, to wtedy mogą mnie zamknąć, będę miał święty spokój. Wiesz, ja zawsze mówię tak, wiesz, kurczę, jak słyszę od ludzi, czy słyszymy reportaże od ludzi, którzy byli już po drugiej stronie, tak? Ja jeszcze nigdy nie słyszałem jednej takiej opinii, która by mówiła, o, tam jest tam, wiesz co, tam przejebane tam jest, nie? Tu na ziemi jest lepiej. Jest paskudnie, tak jest. No, wiesz, wszyscy mówią, jak to wspaniale jest, dlatego ja tego nie mogę zrozumieć, jak można się bać śmierci. No, ja się przestałem bać 20 lat temu. No. Po jednej książce, która mi otworzyła oczy i wiem, że ja w tej chwili, ja wiem, że to zabrzmi chyba dla wielu źle, ale ja ci powiem, ja czekam na to z niecierpliwością, kiedy przejdę do następnej części. No dokładnie. Chociaż pytanie jeszcze myślę, że tu mam dużo do zrobienia. To jest jedyna rzecz, dokładnie. My tu jesteśmy po to, żeby coś zrobić. No i próbujemy, co możemy, tak? Ja nie możemy nikogo do niczego zmuszać, możemy tylko przekazywać nasze informacje, nasze przemyślenia, a nasze czyny świadczą o czym, co naprawdę sobie reprezentujemy. Ryszku, jeszcze raz ci dziękuję. Życzę ci dobrego dnia, bo u mnie już noc, ale u ciebie się dopiero dzień zaczynał. Dobrego dnia ci życzę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również.